Cześć kochani, dzień dobry, dobrze widzicie po tytule. Witam Was serdecznie w Mierzymy z HM-u. Mam tutaj dwie dość ciężkie koperty, ale mamy też już kota, więc jesteśmy w komplecie. Już jesteś? Dobra. Ale słuchajcie, zanim zrobimy sobie Mierzymy, zanim sobie zrobimy unboxing, powiem Wam, o co chodzi w ogóle z tym Mierzymy, bo nie szukałam żadnej konkretnej rzeczy, w sensie jakiejś, wiecie, takiej wyjściowej itd., itd. Totalnie szukałam basiców. To znaczy, zwykłych koszulek. Stwierdziłam, że fajną odmianą, odskocznią dla mnie teraz będą jakieś takie wesołe koszulki z napisami. Więc tutaj mam chyba dwie albo trzy. Słuchajcie, trochę te paczki na nas czekają, na to, żebyśmy nagrali sobie ten film. I mam, kochani, jeansowe spodenki. Ja stwierdziłam, że chciałabym mieć jeansowe spodenki, dlatego że te lniane, swoją drogą też z HM-u, które mam, one są takie, wiecie, luźne, już średnio wygląda nałożona do nich lniana koszula, bo taka po prostu z tym, wiecie, bomba w nich. No i stwierdziłam, że jestem gotowa spróbować przymierzyć jeansowe spodenki. Mam tutaj trzy pary, każdy inny model, więc mam nadzieję, że znajdę coś dla siebie. Moje nogi nie są moją ulubioną częścią ciała, którą lubię eksponować. No i w spodenkach często wyglądają jeszcze gorzej. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Są też majtki, które Wam dzisiaj pokażę. Będę taka bezwstydna, ale zanim to otwieramy te koperty, zobaczymy, co tu jest. Czekałam na Was z tym, więc nie ma co przedłużać. Mierzymy z HM-u, czas start. Będzie głośno teraz, jak zawsze. I w ogóle, co chcę Wam jeszcze powiedzieć, że to jest prawdopodobnie ostatnie Mierzymy na sezon, no już nawet nie wiosenny, na sezon letni. Mam już wszystko, nie wymyślę niczego. Oczywiście wiecie, coś tam pewnie by mnie kusiło, natomiast nie wchodzę później na stronę HM-u, nie wchodzę na strony innych sklepów, bo wszystko to, co mam, to czego potrzebuję, to już mam i nie ma co kombinować. Dobra, kochani, zaczynamy od mniejszej koperty. I tutaj mamy jedne spodenki jeansowe. Już co Wam mogę powiedzieć, to to, że są bardzo lekkie. Bardzo lekkie są, kochani. Dobra, poczekajcie, muszę, wiecie, sobie tak układać te koperty, żeby wiedzieć później gdzie co schować. O wow, wyglądają na dość mocno krótkie. Zaraz sobie oczywiście wszystko będziemy mierzyć. Pokazuję Wam, nie zawsze udaje mi się podlinkować, dlatego że te rzeczy często się wyprzedają, ale one wracają, więc pokazuję Wam numer referencyjny. Jeśli chcecie, to oczywiście sobie zapauzujcie i wpiszcie. Ja wszystkie chyba, które brałam, wzięłam 40, dlatego że ja wolę luźne spodenki, nie chcę, żeby mi one, wiecie, tak podchodziły. I te tutaj mają kilka guzików. No powiem Wam, że jestem ciekawa, jak będą wyglądać. Nie chcę tutaj nic prorokować, zobaczymy. No i właśnie, a propos tych t-shirtów. Pojawiły się w HM-ie t-shirty z Francją i z Włochami. Oczywiście, wiecie, że dla mnie wybór jest prosty. Natomiast te z Włochami, wtedy jak ja robiłam zamówienie, wszystkie były wyprzedane. Były takie z Sycylią, z pomarańczami. No nie jest jakiś najmilszy t-shirt. I co my tu mamy? Tu jest, słuchajcie, jakiś napis. Czy to jest pomarańcz? Pomarańcza? Chyba tak. I on jest taki off-white, wiecie co? On nie jest taki typowo biały. Myślę, że tutaj, w sensie tu na aparacie u Was, kolor jest dobrze oddany. Zobaczymy, jest taki szerszy. Chcesz, Kiciuś, wyjść? Jak chcesz wyjść, to proszę. Nie trzymamy nikogo na siłę.
Jest taki szerszy, nie jest w serek, bo powiem Wam, że ostatnio bardzo lubię koszulki w serek, natomiast gdzieś ten dekolt ostatnio jest jakoś dla mnie za duży i o, tak wygląda. Będziemy mierzyć od spodenek, od razu sobie, słuchajcie, gotowe outfity zrobimy. No i druga, większa koperta. Już jestem. Dobra, wyrzuciłam wszystko z tej koperty i już Wam pokazuję, co my tu mamy. Mamy jeszcze, o Jezu, jeszcze 4 pary shortów. To już wiem, dlaczego to tyle kosztowało. Coś mi się chyba pomyliło. Ale zanim, oj, przepraszam Cię, Mariuszku. Ale zanim shorty, to chcę Wam pokazać, że zamówiłam sobie zwykły pasek do spodni ze złotą sprzączką. Ja nie wiem, on z 3 dychy chyba kosztował. Tak wygląda jego numer referencyjny. Bo ja po prostu nie mam takiego najzwyklejszego czarnego paska. Wzięłam rozmiar M i jest, powiem Wam, że bardzo ładny, bo ma taką, czy to będzie widać? O, taką jakby wężową strukturę, fakturę, złotą klamrę. I cieszę się, że go kupiłam, bo wiecie co? Niektóre mam jeans po praniu są spoko, a później się, wiecie, bardzo tak rozbijają, szczególnie te z elastanem. I czarny pasek bardzo jest mi potrzebny. Kolejna koszulka. Powiem Wam, że te koszulki są takie lekkie i no takie cienkie się wydają. Mam wrażenie, że to nie jest koszulka na wiele sezonów, ale z drugiej strony no nie oczekuję tego od, przepraszam, od koszulki za, nie wiem, 2-3 dychy. Pokazuję Wam numer referencyjny. Jest. Proszę. Hops. I tak wygląda ta koszulka, też taki off-white. Ja takich koszulek mam mało, powiem Wam, że od kiedy mam białego psa, to zdecydowanie bardziej lubuję się w jasnych koszulkach niż w czarnych, które kiedyś były moją miłością absolutną. Zapraszamy, Ty tutaj dajesz popis, będziesz na całym mierzymy. I kochani, to jest moje odkrycie, to jest mój hit. Ja bardzo kiedyś uwielbiałam majtki cięte laserowo z Intimissimi. Nie wiedziałam nawet, że takie są w H&M-ie. No ale od kiedy Wy mnie oświeciłyście, to kupuję te w H&M-ie. I teraz, co jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem? Czy Wy to widzicie? Pokażę Wam numer referencyjny. Wzięłam M-ki i kochani, to jest dla mnie odkrycie życia, dlatego że ja kupowałam te klasyczne, proste stringi właśnie laserowo cięte z H&M-u beżowe. I ten beż był dla mnie za jasny. Ten beż był w takim kolorze, że no po prostu go było widać, jak nosiłam coś takiego bardziej prześwitującego, a te, słuchajcie, znalazłam. Ja nie wiem, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest wcześniej. Dopiero jak mi zaświtało gdzieś na Instagramie, zobaczyłam, że dziewczyna wybiera pomiędzy kolorami na Instagramie właśnie w Intimissimi. I okazało się, że H&M też ma, więc zobaczcie, te są po prostu ciemniejsze od tych moich poprzednich. Tu chyba są 3 pary, jeśli dobrze kojarzę. No, tak. Więc na ten sezon wystarczą mi oczywiście z tymi, co mam. One są miłe, fajnie się piorą, dobrze się noszą, nie odznaczają się. Też na trening są dobre, więc spoko sprawa. Kolejna rzecz. To sportowy top, o którym Wam mówiłam. Jakoś w okolicach chyba ścianki spinaczkowej. Ja nie pamiętam już. W każdym razie mówiłam Wam, że potrzebuję takiego zwykłego sportowego topu, który nie wiadomo jak nie trzyma. To nie chodzi mi o to, że szukam topu do biegania, ale który dobrze zbiera gdzieś tam, wiecie, na rower. No i wzięłam w swoim ulubionym kolorze czarny i on jest taki prążkowany, ale tak bardzo, bardzo drobno i powiem Wam, że jest bardzo miły w dotyku. I on jest tu... on jest tu usztywniany, ale to nie są, zobaczcie, jakieś mega gąbki. I oczywiście te miseczki można sobie wyjąć. Bardziej wygląda, wiecie, zobaczcie, z tyłu jest taki szerszy jak top. Zaraz go sobie przymierzymy. Ja mam rozmiar M i już pokazuję Wam numer referencyjny. Ale tutaj na tej kolekcji sportowej trochę inaczej te metki wyglądają. Proszę bardzo, więc sobie też zaraz będziemy mierzyć. No i kochani, 3 pary spodenek jeszcze. Czyli łącznie mam 4, dobra, coś po... jakoś dużo, no ale zależy mi na tym, słuchajcie, na pewno, jeśli którekolwiek będą dobre, to na pewno zostawię jedne, nie potrzebuję więcej, ale szczerze, no zobaczymy, zobaczymy. O, te mają fajny krój, są takie proste, bez żadnych udziwnień, regularna talia, też 40.
I one mają 20% poliamidu, więc myślę, że mogłyby się fajnie nosić, ale ja też mam właśnie jedne jeansowe spodenki z poliamidem i powiem Wam, że one są bardzo komfortowe, bardzo wygodne, ale jak chodzę na dłuższe spacery z Mariuszem, to mi po prostu przy każdym kroku podjeżdżają do góry. Nieważne, czy mam pasek, czy nie mam, nosiłam je i z paskiem, i bez, i mi po prostu podjeżdżały, więc no zobaczymy, jak to będzie z tymi. Kolejne. Bardzo podobne. Nie wiem, czy to nie są te same. 40. Dobra, pokażę Wam numer referencyjny jak coś. Wszystkie sobie przymierzymy. Nie, te chyba są trochę sztywniejsze. Też ładne, takie zwykłe. Zwykłe, klasyczne, niebieskie. I ostatnie, jasne. I te mi się bardzo podobały, właśnie ciemniejsze, ale były już wyprzedane. W ogóle było dużo wyprzedanych rzeczy. I te są takie jaśniejsze, ale co mi się w nich podoba, że one, widzicie, mają takie podwijane nogawki. Już Wam pokazuję numer referencyjny, też mam 40. Proszę bardzo, także kot wszedł, wyszedł, już nie wiem. Ostatnia para jeansowych spodenek, także nie ma co, słuchajcie. Zmieniam kadr i zaczynamy mierzenie. Myślę, że zaczniemy sobie od tych klasycznych, zwykłych, jasnych koszulek i później pójdziemy dalej. No powiem Wam, że ten fason to jest coś, do czego musiałabym się przyzwyczaić, dlatego tak. Dlatego, że tak, zobaczcie, on jest tutaj bardziej pod szyję, ma dłuższe rękawki niż topy, w których ja chodzę. No i jest trochę szerszy i taki, nie wiem, bezkształtny, tak mi się wydaje. Ja wiem, że mierzę felernie go do mom jeans. Mom jeans nie są dobrym wyborem, ale teraz zrobimy sobie, słuchajcie, mój zabieg. Trochę sobie go zakasamy, weźmiemy mój nowy pasek, bo pasek na pewno zostaje. Poczekajcie, tylko zobaczę, czy się w niego mieszczę i jeśli się w niego mieszczę, no to pasek na pewno zostaje. Zrobię sobie też mój zabieg z lustrem. Przepraszam, że Wam na chwilę wybiegłam z kadru. No ale zrobię sobie zabieg z lustrem. Znaczy z paskiem, a w lustrze się przeglądam. Poczekajcie, poczekajcie, bo to ma potencjał. Tylko mówię, no ja... O nie! Ten pasek jest za duży. Ale chyba sobie sama zrobię dziurkę, wiecie? No bo... Ja chciałam, żeby on właśnie ściskał coś, no ale dobra. Serio? Słuchajcie, ja nie jestem S-ką, no... Fajnie, że HM mi tu próbuje schlebić, ale no, no nie. Tak wygląda, słuchajcie, z paskiem. Myślę, że całkiem naprawdę spoko opcja ta koszulka. To jest coś innego niż ja mam, ale wiecie co? Szczerze mówiąc, to jest właśnie coś innego i to jest coś radosnego. Myślę, że właśnie... Na lato to jest spoko opcja, to nie są te zwykłe moje klasyczne koszulki w serek, tylko to jest coś innego i takiego radosnego. Myślę, że ta zostanie. Przymierzymy sobie od razu tę drugą, dokładnie do takiego samego anturażu, do mom jeans boyfriendów i do paska. I później przejdziemy dalej. Tak, kochani, co tutaj mam trochę wątpliwości. Nie wiem, jak to wygląda w aparacie, szczerze mówiąc nie widzę, dlatego że wydaje mi się, że ona jest jakby troszeczkę... rzadziej tkana ta bawełna i mam wrażenie, że trochę mi przybija stanik w tej koszulce i to jest dla mnie duży problem, dlatego że to jest mój ulubiony, najwygodniejszy stanik i w nim najczęściej chodzę. Musiałam Wam to powiedzieć. A nie podoba mi się... Chociaż może tego nie widać tak mocno. Ale nie, coś mi nie gra z tą koszulką. Może przez to, że tamta miała, wiecie, coś więcej. No tutaj jest taka spoko, ale szału nie ma. Trochę taka dziadowata jest. No jest naprawdę... Nie wiem, czy to widać, ale no ona jest tak luźniej chyba tkana. Jest troszeczkę cieńsza i z jednej strony, no oczywiście to może być plus. Natomiast nie wiem, czy przez to nie wygląda tak, wiecie co, po prostu... Chociaż z drugiej strony to jest zwykła biała koszulka. Znaczy biała, jasna koszulka. I ona tak wygląda dobrze, jak patrzę. Pierwszy dylemat. Dobra, kochani, mierzę stanik sportowy i będziemy mierzyć spodenki. Nie wiem, co z tą koszulką, bo ogólnie mi się podoba. Podoba mi się to, że ma mały napis. Z drugiej strony można się przemęczyć i nałożyć inny stanik, nie? Czy teraz będę problemy robić? Dobra, nakładam ten stanik sportowy, ten top sportowy, powiem Wam, jak się w nim czuję i zobaczymy sobie razem, jak wygląda. Ej, jakie to jest fajne! Wiecie co? To bardzo ładnie trzyma biust, w sensie, że wiecie, to nie jest do skakania na trening, ale tak mnie trochę zassało, że na rower, czy nawet wiecie co, tak sobie myślę, zobaczcie, do boyfriendów,
czy tam mom jeans, powiedzmy, że ten pasek daje radę i tutaj dobrze ściska i na przykład natolniana koszula albo marynarka, że widać kawałek brzucha, zobaczcie, z tyłu wygląda w ten sposób. No uważam, że naprawdę bardzo fajnie i to jest spoko opcja, wiecie. Ja bardzo lubię tego typu bawełniane topy i nadal one są u mnie numer jeden, bo są bawełniane na lato. Natomiast właśnie na rower, gdziekolwiek, gdzie wiecie, jest trochę aktywności fizycznej, no bawełniane topy u mnie się tak dobrze nie sprawdzają. Natomiast tutaj naprawdę wszystko jest fajnie i zebrane i ja się, wiecie co, tak czuję w tym komfortowo, że jestem taka, że nigdzie mi nic nie wypadnie i że faktycznie no ten biust jest utrzymany. Tak jak mówię, to nie jest do biegania stanik, na pewno nie. Natomiast fajnie trzyma. Myślę, do jakiego treningu, do siłowego to na pewno, ale i na rower, i nie wiem, na jakieś tańce, jeśli chodzicie, coś w tym stylu. Bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie i cieszę się bardzo, że okazało się, że to jest super, bo to na pewno zostaje. To na pewno zostaje i pierwsza koszulka, i te ciemniejsze majtki na pewno zostają. A teraz trudniejsza sprawa, bo teraz będziemy mierzyć spodenki jeansowe. Dobra, kochani, stwierdziłam, że zacznę od tych spodenek... Z tymi guzikami i powiem Wam, że już mi się jedna rzecz nie podoba, dlatego że one generalnie to jest dobry rozmiar, tak? Ja mogę się tutaj pobawić z tymi guzikami, ale jest jedna rzecz. Przez to, że to jest wysoka talia, a poczekajcie, guziki źle zapiłam, to ja czuję, że one mi podchodzą do góry. Wiecie, no wysoka talia, one powinny być wyżej, natomiast jak one są wyżej, czekajcie, jak one są wyżej, to ja... No tu mam pośladki, okej, one odstają, może pośladków nie pokazują. Natomiast ja się czuję, jakbym miała gołe pośladki i ja się nie czuję w tym komfortowo, mimo tego, że wiecie, jak stoję, spoko, ale no ja czuję, no nie wiem, ja czuję wiatr, słuchajcie. Wiatr na tyłku czuję, więc nie czuję się w nich komfortowo i to nie są spodenki, w których ja bym chciała wyjść, mam wrażenie, że mam gołą dupę. Ale jeśli ktoś takie lubi, jeśli ktoś takich szuka, albo jeśli po prostu czujecie się w takich komfortowo, to myślę, że one naprawdę ładnie wyglądają, ale to nie są spodenki dla mnie. Mierzę kolejne. Są w majtkach jak coś, wiecie co, to są chyba te same spodenki. Tak mi się wydaje, że one, wiecie co, nawet metki mają te same. Poczekajcie, kochani, bo jeśli tak, to skrócimy nasze, mierzymy o jeden model. 03856 856 002P9, no to jest, kochani, to samo, więc tak, zamówiłam dwie takie same pary, więc mierzę chociaż jedną, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, 40 jest na pewno ok, bo nic mnie tu, wiecie, nie ściska, zmieściłabym się w M-kę, ale nic mnie tutaj nie obciska i wiecie co, one mają taką bezpieczną długość i one tutaj jakoś tak... Lepiej siedzą na tyłku, że mam wrażenie, że nie będą podchodzić do góry, bo tutaj są, wiecie, bardziej zabudowane. Przynajmniej tak to czuję. I myślę, że tutaj możemy się pokusić o taki zabieg. Nie, to wygląda strasznie. No więc nic się z tym nie da zrobić. Tak wyglądają te spodenki. Czy mi się podobają? Może gdyby tutaj były troszeczkę szersze. Takie, wiecie, no bo tak one tu odstają. Ale nic za tym nie idzie, nie mogę tego podwinąć. Podoba mi się to, że to faktycznie jest regularna talia i tu nic nie idzie do góry i ja nie mam takiego poczucia, że wiecie, mam goły tyłek. Natomiast no to nie są spodenki. To nie jest chyba to, czego szukam, więc kochani, została nam ostatnia para jeansowych spodenek. Coś czuję, że nie wydarzy się dzisiaj to piękne, że nie wydarzy się dzisiaj to piękne wydarzenie, jakobym miała mieć jeansowe spodenki na ten sezon. Dobra, wiecie co, to już mają wyższą talię niż te poprzednie, przez co mam wrażenie, że są trochę krótsze, ale one leżą dobrze, nic mi tutaj, nie wiem czy przez to, ale dzięki temu, że ma taki krój i tutaj jest to podwinięcie, one mi nie idą do góry jak ja idę, jeszcze bym sobie w nich trochę pochodziła w domu. Ile im daję, słuchajcie? Ciężko jest, słuchajcie, ocenić spodenki, jak się nie lubi swoich nóg. Jak coś, to błagam. Ja nie piszę tego, ja nie piszę. Nie mówię tego, nie kokietuję. Ja po prostu nie przepadam za swoimi nogami od zawsze. I mam wrażenie, że choćby nie wiem, jakie były super te spodenki, to one mi się nigdy nie będą podobać. I nie wiem, teraz w ogóle się zastanawiam, czy byłabym skłonna je zostawić, ale teraz się zastanawiam, czy jest sens je zostawiać, jak się nie lubi swoich nóg.
I mimo tego, że spodenki są fajne, to nie do końca podoba mi się to, co widzę w lustrze. Dajcie znać, co wy byście zrobiły. Ja na pewno tamte wszystkie pozostałe popakuję do tych worków, bo tamte na pewno zwracam. No nie wiem, w tych może sobie trochę pochodzę po domu, zobaczę, jak one się zachowują. Może ja się przyzwyczaję do siebie w spodenkach. Niesamowite jest to, że kiedyś chodziłam w spodenkach jeansowych cały czas i się dobrze czułam. I mi się podobał ten vibe. A teraz mi się, nie wiem, a może to już, kochani, starość? Dajcie znać, czy chodzicie w spodenkach jeansowych. Jeśli tak, to w jakich fasonach? Może po tych lnianych, ja wiecie, też się odzwyczaiłam od jeansowych, bo one ogólnie są okej, no. Są na pewno najlepsze z tych wszystkich. Spełniają moje warunki, czyli ja nie mam tyłka na wierzchu. Tylko ja nie wiem, czy ja będę w tym chodzić. Czy ja się w tym komfortowo czuję? Takse. A czy jeśli ja się takse komfortowo czuję w domu, to czy ja będę w tym chodzić na zewnątrz? Bardzo wątpię. A z drugiej strony, czy przydałyby mi się spodenki jeansowe? Tak, przydałyby mi się spodenki jeansowe. No i nie wiem, co zrobić, kochani. Mamy dylemat. Poczekajcie, podniosę was trochę. No także tak wyglądało moje mierzymy z HM-u. Słodko-gorzkie, na pewno ten stanik sportowy zostaje, bo jest super. Ta pierwsza koszulka też zostaje, bo jest powiewem świeżości w mojej szafie. Zastanawiam się, co do drugiej. Muszę jeszcze to przemyśleć. Zostaje też pasek, dobra, on jest w spodniach, który sobie po prostu zmniejszę, zrobię sobie dziurkę. Zostają te majtki ciemniejsze. Trzy pary spodenek na pewno zwracam. Zastanawiam, tak jak mówię, zastanawiam się, co do tej drugiej koszulki. No i zastanawiam się, co do tych spodenek. Co myślicie? Zostawiać czy oddawać? Przyznam szczerze, że bardziej teraz się skłaniam ku temu, żeby je oddać, bo jak tak, wiecie, robię w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, to mam wrażenie, że mi się tutaj to trochę podnosi i ja nie znoszę mieć takich, wiecie, spodenek, które idę i co dwa ruchy. Wiecie, na pewno wiecie, o co mi chodzi. Więc, no nie wiem, a może one by się inaczej zachowywały, gdyby miały pasek? Posiedzę, w tych jeszcze chwilkę posiedzę, ale nie wiem, nie sądzę. Także, no dzisiaj takie mierzymy słodko-gorzkie uzupełnienie zapasów i tego, na czym mi najbardziej zależało, to jest pasek do spodni, to jest stanik sportowy i właśnie takie koszulki. Okej, a reszta i majtki, okej, a te spodenki to tak... Ale szczerze, nie nastawiałam się na sukces, bo ja po prostu mam taką dziwną relację ze swoimi nogami. Znaczy wiecie, jak coś, to ja doceniam to, że przede wszystkim są zdrowe i niosą mnie po świecie. Ale ja mam dziwną relację ze swoimi nogami i z krótkimi spodenkami, więc ja już od początku byłam taka, że a bardziej w formie testu przydałoby się, może się ustrzeli coś super. Ale chyba to chyba już po prostu nie jest mój styl i to chyba już nie jestem ja. No bo... No nie, no jakoś, wiecie, może kiedyś człowiek tak nie stawiał na komfort, a teraz chyba stawia. Także tak, kochani, moje mierzymy na dzisiaj z HM-u dobiega końca. Dajcie znać, co wam się podoba. Czy byście zostawiły któreś spodenki? Czy chodzicie w spodenkach jeansowych? Jestem bardzo ciekawa, czy chodzicie w spodenkach jeansowych. To jest dla mnie pytanie tego odcinka. Dajcie koniecznie znać. No i jeśli tak, to w jakich krojach? Albo czy kiedyś nosiłyście? Chociaż kiedyś to chyba każdy nosił. Każda z nas nosiła jeansowe spodenki, nie? A teraz to ja mam takie... No. Także tyle ode mnie na ten moment. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że lubicie moje mierzymy. Jeśli tak jest, zostawcie mi kciuka w górę. Pomimo tego, że szybko żadnego mierzymy nie będzie, nie planuję. No to tak. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało i że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!